Mamy tutaj taką ciekawostkę. Bardzo niszowy pistolet typu Derringer. On troszeczkę wygląda jak taka miniaturowa strzelba side by side. I ciekawostką tego jest, że może być ładowana kalibrem 410 shot shells, czyli po prostu śrutowym, lub 45 long colt, ok? Strzelimy te może 3 strzały, bo to z tego nie ma co więcej strzelać. Jest to broń oczywiście na najbliższe odległości. Tak jak mówię, jest to bardzo niszowa broń z najbliższego dystansu. No wiadomo, no... Znajdzie na pewno swojego amatora. No spróbujmy strzelić. Oczywiście, o, wyposażona jest w kurek z przerzutową iglicą, która tutaj... którą tu trzeba manualnie przerzucić na każdą lufę. Nie jest to mistrzostwo świata w przeładowywaniu tego. Powiedzmy, załadujemy 45 long colt i shot shells i strzelimy tam w jakąś buteleczkę z najbliższej odległości, ok? Więc zamykamy tą broń, musimy przestawić bezpiecznik i teraz będzie... I kurek oczywiście nam się wysuwa tutaj z osłony jak gdyby spustu. On tutaj nie ma żadnej osłony spustu na, tak de facto, ale to jest jakaś część szkieletu, która osłania spust. I on się wysuwa wtedy, kiedy kurek jest odwiedziony. No i teraz strzelimy 45 long colt. Nie wiem w ogóle, czy trafi w ogóle z tego. Aha, bezpiecznik włączony jest. Okej. No i strzeliłem... O, ze śrutu ja strzelałem teraz. No i teraz z long colta. No, jak widać... No ta buteleczka zdewastowana jest. No, tutaj śrut był dosyć... dosyć taki... No i oczywiście jest tutaj ten mankament, że nie ma wyrzutnika. Więc... no nie mogę sobie z tym poradzić. No trzeba mieć jakiś kołeczek do wyrzucenia. No, sorry. Nie mam czy akurat przy sobie noża. O, udało się. Może jeszcze raz ten 410 shot shell jest raczej taki, nie wiem czy... Nie, to na drugą stronę. O jeny. Nie jest to mistrzostwo świata w przeładowywaniu, ale... No, naprawdę ciekawostka, no. Dziękuję.